Dziękuję za przekazanie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, mam przyjemność poinformować, że na wniosek starosty bialskiego, pana Mariusza Filipiuka, minister rolnictwa i rozwoju wsi odznaczył odznaką honorową zasłużony dla rolnictwa rolników z terenu powiatu bialskiego zasłużonych w dziedzinie rolnictwa. Serdecznie zapraszam pana Adama Bochonko. Pan Adam pracuje w Urzędzie Gminy Drelów, gdzie służy pomocą mieszkańcom w zakresie rolnictwa. Od 2007 roku pełni funkcję sołtysa wsi Witorosz, cieszy się zaufaniem mieszkańców i aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, organizując szereg uroczystości na terenie tej gminy. Kolejną osobą odznaczoną odznaką honorową jest pan Dariusz Bandzarewicz. Pan Dariusz prowadzi w miejscowości Korzanówka gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 40 hektarów, specjalizujące się w hodowli bydła mięsnego. Zapraszam pana Wojciecha Litwiniuka, jeżeli jest na sali, bo nie mam potwierdzenia. Nie widzę. A więc poproszę następnie pana Sebastiana Daniluka z terenu gminy Leśna Podlaska, który prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 78 hektarów, z czego 60 stanowią grunty dzierżawione. Zapraszam kolejnego rolnika, pana Szczepana Wojdata, który od ponad 30 lat w gminie Rokitno prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni przeszło 73 hektarów gruntów ornych, na których uprawia przede wszystkim kukurydzę i dynię. Kolejną osobą odznaczoną jest pan Daniel Frączuk. Nie mam również potwierdzenia, że jest pan obecny na sali, a więc medal, odznaka zostanie przekazana w późniejszym terminie. Zapraszam zatem pana Jana Władysława Krzyżanowskiego z gminy Terespol i prowadzi gospodarstwo rolne od 1982 roku. Jest mieszkańcem miejscowości Samowicze i prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 17 hektarów. Zapraszam pana Mariana Pukisia z gminy Tuczna, który przepracował swoje pierwsze lata w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzeszczynce, następnie w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Zorza w Bukince Pańskiej. Jest priorytetem wprowadzania nowych technologii związanych z modernizacją prowadzonej spółdzielni oraz rozbudową posiadanego parku maszynowego. Kolejną osobą jest pan Mieczysław Bajkowski z gminy Wisznice. Serdecznie zapraszam. Od 1974 roku pracował w gospodarstwie rolnym rodziców, a od 1986 prowadzi własne gospodarstwo rolne o powierzchni około 8 hektarów, które obecnie przekazał synowi. Ostatnią osobą odznaczoną jest pan Paweł Matysiak. Tutaj nie mam potwierdzenia również, że pan do nas dotarł i widzę, że... A więc jesteśmy w komplecie osób, które otrzymały odznaczenie.